Witam wszystkich Państwa obecnych tu w Domu Kultury Polskiej w Wilnie według wszelkich tytułów i zasług. Koncert kolęd i pastoralek dofinansował Instytut Rozwoju Języka Polskiego imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji Narodowej. Podczas dzisiejszego wieczoru usłyszymy wyjątkowe utwory w wykonaniu wybitnych solistów Anny Lasoty i Marcina Januszkiewicza, którym towarzyszyć będzie doskonale wileńskiej publiczności znana orkiestra Rafała Jackiewicza. W programie koncertu znajdują się zarówno te bardziej Państwu znane tradycyjne kolędy w nowych aranżacjach, ale też wybrzmią być może po raz pierwszy w Wilnie te mniej znane i jeszcze nieodkryte przez Państwa utwory. Usłyszymy na pewno wyjątkowe interpretacje popularnych świątecznych przebojów, a artyści zapewnią nam wszystkim niezapomnianą podróż przez dźwięki Bożego Narodzenia, tworząc atmosferę pełną refleksji o tym. Umieli tak jak On przyjść na świat i tak jak On iść przez życie. Ozdobimy dzisiejszy koncert nie jeden raz fragmentami wierszy i cytatami z wielkiego dorobku skromnego filozofa księdza Jana Twardowskiego, ponieważ gdyby nie Boże Narodzenie, człowiek czułby się oszukany. Nie może bowiem wystarczyć sam sobie. Zawsze tęskni za kimś większym od siebie, bo przecież nawet w zespoleniu z drugim człowiekiem jest miejsce na samotność. Zapraszam Państwa teraz do wysłuchania czterech utworów. Będą to Gdy się Chrystus rodzi, Mario, czy już wiesz, W żlobie leży, Nie było miejsca. Chciałbym nadmienić, że aranżacje muzyczne na orkiestrę symfoniczno-jazzową opracowali Robert Kosiński, Rafał Jackiewicz, Piotr Dziadkowiec i Maciej Kitajewski. A teraz przed Państwem, uwaga, Anna Lasota, Marcin Januszkiewicz i orkiestra Rafała Jackiewicza. Thank you.
słowy nieba. Powiedz chociażby raźne, co nam czynić trzeba. Thank you.
Chrystusowi, Chrystusowi, dziś nam narodzonemu. Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Pastuszkowie, przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie, jako Panu naszemu. Sami z piosneczkami za wami pospieszymy, a takiego maleńkiego niech wszyscy zobaczymy. Jak u Boga narodzony płacze w stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Jak u Boga narodzony stajni położony, więc go dziś ucieszymy. Wtedy zabrzmi świat z wesołości, że posłany jest nam dany Emanuel w niskości. Jego tedy przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy, chwała na wysokości. Jego tedy przywitajmy, z śpiewajmy, chwała na wysokości. Jego tedy przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy, chwała na wysokości. Jego tedy przywitajmy, z aniołami zaśpiewajmy, chwała na wysokości.
Anna Lasota, orkiestra Rafała Jackiewicza. Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby się uczyć miłości do Pana Jezusa. Dlatego, żeby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby się uśmiechać do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać. Boże Narodzenie jest największym świętem człowieka. Bóg chciał być tak bardzo człowiekiem, że nawet stał się niemowlęciem, które przez 9 miesięcy przebywało w łonie matki. Bóg jest tak wielki, że nie ogarnie go cały wszechświat. I tak wielki, że może być bezbronny jak dziecko za panowania Heroda. I pomyśl, jakie to dziwne, że Bóg miał lata dziecinne, matkę, osiołka, Betlejem. Usłyszymy teraz 5 wyjątkowych kolęd. Lulajże Jezuniu, bracia, patrzcie jeno, Jezus malusieńki, oj maluśki, maluśki i mizerna cicha. Thank you.
coś dziwnego w Betlejem się dzieje. Rzućmy budy warty stan, niechaj nimi Panu włada. A my do Betlejem, a my do Betlejem, do Betlejem. Rzućmy budy warty stada, niechaj nimi Panu włada. A my do Betlejem, a my do Betlejem, do Betlejem. Patrzcie, jak tam gwiazda światłem swoim miga, pewnie dla uczczenia Pana swego ściga. Krokiem śmiałym i wesołym śpieszmy i uderzmy czołem przed Panem w Betlejem, przed Panem w Betlejem. Całego szczęśliwa nowina, nam zaś radość w tej tu chwili, gdyśmy Pana zobaczyli w szopie przy Betlejem, w szopie przy Betlejem. Thank you.
Maluśki, maluśki, keby rękawiczka, albo litys, jakoby kawałeczek smycka. Czy nie lepiej by tobie siedzieć było w niebie, tak twój tatuś kochany nie wyganiał ciebie. Śpiewajcie i grajcie swu małemu. Śpiewajcie i grajcie swu małemu, małemu. Tam w Ciornaska wygoda, a tu bida wszędzie. Ta ci teraz do kuca. Pościółkę i niemieckie
Januszkiewicz. Anna Lasota. Orkiestra Rafała Jackiewicza. Dreszcze? Tak, mam dreszcze. To na pewno nie COVID, bo testowałem się przed wejściem na scenę. Malowaną ten czoł.
stworzenie, cały świat orzeźniony. Mądrość, mądrości, światłość, światłości, Bóg, człowiek tu wcielony. Różne samotności. Przyszedłem Ci podziękować za samotności. Różne. Za taką, gdy nie ma nikogo lub gdy się razem płacze. I taką, że niby dobrze, ale zupełnie inaczej. Za najbliższą, kiedy nic nie wiadomo. I taką, że wiem po cichu, ale nie powiem nikomu. Za taką, kiedy się kocha i taką, kiedy się wierzy, że szczęście się połamało, bo mnie się nie należy. Jest samotnością wiadomość, list, dworzec pusty, milczenie, pieniądz genialnie chory. Minuty jak ciężkie kamienie. Czas zawsze szczery, bo każe iść dalej i prędzej. Mogą być nawet nią włosy, których dotknęły ręce. Są samotności różne. Na ziemi, w piekle i w niebie. Tak rozmaite, że jedna ta, co prowadzi do ciebie. Usłyszymy teraz dwa specjalnie opracowane na ten wieczór utwory wybrane przez Marcina Januszkiewicza i Annę Lasotę. Kolęda o ludzkim zrozumieniu i kolęda dla nieobecnych. Szanowni, ja chciałem tylko słowo powiedzieć, ponieważ ta kolęda o ludzkim zrozumieniu, która teraz wybrzmi, to jest absolutnie światowa prapremiera. To jest kolęda, którą przywiozłem z moich ziem. Hej, z moich ziem, jak to brzmi. Z Piotrkowa Trybunalskiego, skąd pochodzę. I ona w takim składzie, w takiej aranżacji, za którą dziękuję wam wszystkim, nie zabrzmiała nigdy. No więc to jest wyjątkowy moment dla mnie. Dziękuję. Tak wielu jest ludzi dookoła ciebie, dróg tak wiele na twój wybór czeka. Co z tego, skoro nikt z zapytanych nie wie, gdzie dojdziesz i w kim odnajdziesz człowieka. Więc tułasz się, wieczny wygnańcu losu, po świecie ogromnym, ciasnym jak cela, z uścisku, której wyrwać się nie sposób. Bo czas jak obroże na karku wiera. To właśnie ciebie, człowieku, wołam.
samotność najbardziej boli. Każde puste miejsce przy wigilijnych stołach, gdzie modlitwa rany w pamięci zagoi, to właśnie Ciebie, człowieku, woła w tę noc. Najbardziej boli każde puste miejsce przy wigilijnych stołach, gdzie modlitwa rany w pamięci zagoi. Tak wiele jest słów, które nic nie znaczą, choć znaczeń ze sobą niosły tak wiele. Każdy ich sens w ciemnych grach przeinaczą ludzie, żeby swoje osiągnąć cele. Więc teraz nie wierzysz, nie ufasz nikomu, kto hojnie cię miodem słów gładkich częstuje. Wiesz, że im dalej go wpuścisz do domu, tym mocniej cię później cierń zdrady ukłuje. To właśnie ciebie, człowieku, woła w tę noc, gdy samotność najbardziej boli. Każde puste miejsce przy wigilijnych stołach, gdzie modlitwa rany w pamięci zagoi. To właśnie ciebie, człowieku, woła w tę noc, najbardziej boli. Każde puste miejsce przy wigilijnych stołach, gdzie modlitwa rany w pamięci zagoi. Nadzieja znów wstąpi w nas, nieobecnych pojawią się cienie, uwierzymy kolejny raz. Jeszcze jedno Boże Narodzenie i choć przygasł świąteczny glor, bo zabrakło znów czyjegoś głosu, przyjdź Ty do nas i z nami trwaj. Wbrew tak zwanej ironii losu.
to ma sens, że nie trzeba żałować przyjaciół, że gdziekolwiek są, dobrze im jest, bo są z nami, choć w innej postaci. I przekonaj, że tak ma być, że po głosach tych wciąż drży powietrze, że odeszli po to, by żyć. I tym razem będą żyć wiecznie. Szyć na świat, by wyrównać rachunki strat, żeby zająć wśród nas puste miejsca przy stole. Anna Lasota. I orkiestra Rafała Jackiewicza. Dawna Wigilia. Przyszła mi na Wigilię zziębnięta, głuchociemna, z gwiazdą jak z jasną twarzą Wigilia przedwojenna, z domem, co został jeszcze na cienkiej fotografii, z sercem, co nigdy umrzeć porządnie nie potrafi. Z niemądrym bardzo piórem skrobiącym w kalamarzu, z przedpotopowym świętem, z Piłsudskim w kalendarzu, z mamusią, co od nieszczęść zasłonić chciała łzami, podając barszcz czerwony, co śmieszył nas uszkami. Zapraszam Państwa do wysłuchania trzech utworów Pada śnieg, Z kopyta kuli krwie oraz Dzisiaj w Betlejem. To jeśli ja tylko mogę, ponieważ Pada śnieg jest autorstwa Jacka Cygana, któremu dosłownie dwa dni temu powiedziałem, że będę tutaj i kazał wszystkich Państwa serdecznie przytulić świątecznie i życzyć wspaniałego roku. Z wielkiej skrzyni świąt.
nie już pływa świąteczny kar. Balkon się zmienia w las. Tata coś chowa, gdyż spotkanie z Mikołajem miał. Pada śnieg, puszysty śnieg. Lubię patrzeć, gdy tak cicho spływa w dół. Pada śnieg, jak w białym śnie. Mamo, spójrz na świat, jak z bajki cały jest. Dziś pan Andersen cieszy się, bo wszyscy dziećmi stają się. Pada na stada skulonych aut, na posolony świat. Cieszy się śnieżny pług, dziś prosto w teleekspres kół. Tornistra sprawdzają się. Chodź już w zeszytach śnieg. Krzyknie się bałwan i nikt dzisiaj nie obraża się. Pada śnieg, puszysty śnieg. Lubię patrzeć, gdy lubię patrzeć. Tak cicho spływa. Bajki cały jest. Dziś pan Andersen cieszy się, bo wszyscy dziećmi są gdy staje się wiel i łagodzi złe, i żal i gniew. Gerda i Kaj wyszli z baśni na świat, potem wracą do łapki szkło. Marcin. Ania. Rafał. Zestresowałeś mnie tym Jackiem, no. Nie, po prostu udowodniłaś, że jesteśmy na żywo, no. Jesteśmy. No właśnie. A ktoś w to wątpił? Nie wiem, może ktoś wątpił. To już nie ma wątpliwości. A, to zostawiam państwa z aniołem dzisiejszego wieczoru. Liczę na państwa. Ciągną za nie.
lecą skry, hej, lecą skry. Zmarznięta ziemia drży, hej, ziemia drży. Dziewczyna tuli się, hej, tuli się. Z kopyta kuli krwie, hej, kuli krwie. Patrz, gwiazdy świecą w dole, nisko na dnie. Z kopyta kuli krwie, z kopyta kuli krwie. Z kopyta kuli krwie, z kopyta kuli krwie. Rafał Jackiewicz i jego orkiestra. To co, kolejna kolęda na stojąco, ale z Państwem w roli głównej. Dzisiaj w Betlejem. Dzisiaj w Betlejem. 10 albo 15 zwrotek. Mówiłam, żeby powstać. Czysta porodziła syna. Chyba
przecież on wkrótce. Chrystus przyrodzi nas, oswobodzi. Polska kolęda. Brawo dla państwa. Kochani, chyba wileńska publiczność takiej latynoskiej wersji dzisiaj w Betlejem chyba nie słyszała, tak czy nie? Aż sam chcę się ruszać trochę. Szanowni państwo, jeszcze zdradzę, uchylę rąbkę tajemnicy, że jeszcze dwie kolędy będą, więc jeszcze zdążymy powstać i nagrodzić się brawami naszych artystów. Pomódlmy się w noc betlejemską. W noc szczęśliwego rozwiązania. By wszystko się nam rozplatało. Węzły, konflikty, powikłania. Zbliżamy się do końca tego wyjątkowego koncertu. Za chwilę usłyszymy znany na całym świecie i śpiewany w wielu językach utwór w specjalnej aranżacji Roberta Kosińskiego.
Ja myślałam, że wileńską publiczność stać na więcej. Super, super, pięknie, kochani. Czas nieubłagalnie mija i przyszła pora na pożegnania, na życzenia. Jeśli Państwo jeszcze pozwolą, pragnę powtórzyć, że koncert kolęd i pastoralek został dofinansowany przez Instytut Rozwoju Języka Polskiego imienia świętego Maksymiliana Marii Kolbego ze środków Ministra Edukacji Narodowej za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie imienia Jana Olszewskiego. Partnerem koncertu była polska scena muzyczna na Litwie. I po zdaniu, które za chwilę wypowiem, bardzo liczę na siłę mięśni Państwa dłoni i również stóp. Dzisiejszy koncert uświetnili soliści Anna Lasota i Marcin Januszkiewicz oraz orkiestra Rafała Jackiewicza pod batutą Rafała Jackiewicza. Kochani, tak w Wilnie bywa. Marcin, pierwszy raz w Wilnie? Czy... Nie. Który? Tak. Bo wiesz, podobno mówią, że do Wilna się przyjeżdża jeden raz, później już się wraca, Ania wróciła po raz kolejny. Pamiętacie, jak Ania pięknie na pokolance śpiewała? Pamiętam. Ja nie jestem pierwszy raz w Wilnie, ale tu jestem pierwszy raz. To się liczy.
Ogromne brawa należą się również solistom orkiestry. Adam Blawicki, saksofon. Paweł Siembieda, trąbka. Robert Kosiński, puzon. Kajetan Borowski, pianino. Łukasz Dudek, gitara. Filip Krzysztoporski, perkusjonalia. Damian Szajkowski, perkusja. Natalia Kowalska, wiolonczela i kierownik sekcji smyczkowej. Koncertmistrz orkiestry Santa Stivrina. Jeszcze poezji, pozwolicie mi troszkę przymycić tutaj, ale tak odrobinę. Miałem przyjemność przeczytać Państwu cytaty, fragmenty wierszy księdza Twardowskiego i na pożegnanie chciałbym w imieniu organizatorów, w imieniu dyrygenta całej orkiestry, w imieniu solistów i prowadzącego ten koncert złożyć Państwu życzenia, posiłkując się fragmentami jednego z najbardziej świątecznych utworów księdza Twardowskiego. Życzmy sobie powrotu do tego, co nas łączy. Do wiary, która jest ufnością, do miłości, która każe podawać ręce, żeby w nas moc nie truchlała, ogień nie krzepł, blask się nie przyciemnił. Czego życzyć osiołkowi z uważnymi oczami ze stajenki betlejemskiej? Życzymy mu, żeby nie był zawsze szary, żeby był czasem łaciaty. Żeby osiołek nie był stale uparty jak osiołek. Życzymy wołowi, żeby nie ryczał na całe gardło. Życzymy pastuszkom, żeby mieli ładną pogodę, żeby deszcz na nic nie chlapał, kiedy pilnują owiec. Żeby byli zawsze w dobrym humorze, nawet kiedy muszą wstać o 5 rano. Życzymy aniołom, żeby nie tylko fruwali, ale chodzili po ziemi z ludźmi, nie zazdrościli archaniołom. Życzymy trzem królom, żeby nie zabłądzili i powrócili do swych domów. Życzymy świętemu Józefowi, żeby nie osiwiał, żeby był zawsze uśmiechnięty. Życzymy malemu Jezusowi, żeby go wszyscy kochali, chociaż go nie widać. Życzymy sobie, żebyśmy byli lepsi, nie tylko na święta, kiedy się dostaje prezenty. Zapraszam więc Państwa na finał koncertu i utwór wybrany na bis przed Państwem Anna Lasota, Marcin Januszkiewicz i orkiestra Rafała Jackiewicza w kolędzie przybierzeli do Betlejem. Kto? Tak. A dzisiejszy koncert poprowadził Łukasz Kamiński. Chwała na wysokości, a pokój na ziemi.
na wysokości.